witam na naszej farmie lubuskiej Angusowo. To nasza koza Amela rodzi. Spróbujemy przedstawić poród kuzy, zobaczymy czy się uda. Nie kuzy, tylko kozy. Być może się uda. Widać już pęcherz. Kózka się męczy, no ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie prawidłowo. Pękło. Krótko idzie. No, rodzę, ale marcheweczkę sobie skubnę. Weź to to. No mały się urodził. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Miejmy nadzieję, że się nie rusza za bardzo. Oddycha, Karinka.
Malutkiego oczyszczamy siankiem, żeby troszkę obsechł, ale widać, że jest słabiutki. Jak na razie. No, widać, że urodziła się kuska. No mnie nie liś, malucha liś. Tu malucha swojego liś. No muszek jest bardzo słabiutki. Zaczyna się poród drugiego. Tu akurat odbył się poród nóżkami, tak jak powinno być. Tamten urodził się główką. Nie!
Spróbujemy malucha nakarmić. Jeszcze za słabe. Drugi wydaje się bardziej żywotniejszy. Chłopiec. Urodzony samczyk już ma odruch ssania, już próbuje ssać, natomiast tutaj dziewczynka jest bardziej słaba. Próbujemy je jak najszybciej oczyścić i wysuszyć. No nie spodziewaliśmy się, że Amela tak wcześnie urodzi. Stawialiśmy, że to będzie gdzieś dopiero za miesiąc. A tu proszę, taka niespodzianka dzisiejszego dnia. A maluch ma odruch ssania, to spróbujemy go przystawić. Już się zasył.
No, Amelka, stój. Przestawić małucha. No nic, zostawimy mamusię tutaj, bo spróbuję pomóc. No, po prostu szczęśliwy, oby maluchy były zdrowe i się ładnie chowały.